Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 1. Moi drodzy, będzie to już ostatni odcinek z tej serii. No i co? I kurde, wyrobiliśmy się w 16 odcineczków, czyli tak jak podejrzewałam. No a my już lecimy. Przed nami jeszcze będzie trochę przeciwników, bo się nam zrespili. Po tym, jak byliśmy tutaj ostatni raz, ja chyba światełka nie mam podpiętego nigdzie, więc sobie je wrzucę. A jednak mam pod dziewiątką. Także myślę, że światło nam tutaj dużo lepiej podziała niż pochodnia. I myślę również, że przydałaby nam się mikstura szybkości, żeby jak najszybciej pobiec. Moi drodzy, będzie to dosyć krótki odcinek. Więc bardzo możliwe, że wrzucę Wam jeszcze coś drugiego na YouTube'a, ale zobaczymy jeszcze. Planowałam dla Was zrobić tą recenzję Odysei, tylko nie wiem, czy się wyrobię, bo teraz mamy z Damianem rocznicę ślubu i w sumie chcieliśmy ją spędzić razem, tak dosyć, wiecie, no tak dosyć chcieliśmy. Nie ma nas w sumie cały weekend w domu, więc boję się, że po prostu się z tym nie wyrobimy. Ale no kurczę, kurczę, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Tutaj jeden pełzacz mnie irytuje, więc się go pozbędę. Chyba reszta mnie nie śledzi. Tutaj też jest jakiś ork. Ale my tak naprawdę możemy przebiec bez żadnej konfrontacji w sumie z nikim. Także korzystamy z tej okazji. Nie będziemy wydłużać tej końcówki. Tak naprawdę jakbym się postarała, to byśmy ją zrobili nawet w poprzednim odcinku. Ale no widzicie. Zdecydowałam się jednak zrobić to inaczej. Więc jest jak jest. Jesteśmy, moi drodzy, już tutaj, praktycznie przy samym kapłanie. Także zaraz będziemy mu robić z dupki jesień średniowiecza. Aż sobie wyciągnę broń, żeby od razu do niego podbiec. Będzie całkiem chyba przyjemnie. Nam to szło. Masz czar jakiś? Czy tak widzę, że tak nie za bardzo se radzisz? Znaczy w sumie nie wiem, czy powinnam z nim gadać, czy nie. Mało mnie to w sumie interesuje, bo najważniejsze jest to, że już jest po nim. I akurat mi się skończyła mikstura prędkości, więc jesteśmy we właściwym miejscu o właściwym czasie. No i co? I lecimy dalej. Dzień dobry. Tu jest pan nowicjusz. I tu jest drugi nowicjusz. Dobra. Brawo ja. No i mamy kapliczki. 5 kapliczek. No ale zastanawiam się, czy się wyrobię. Wydaje mi się, że się nie wyrobię. I planuję dla Was jeszcze dzisiaj po nagraniu tego odcinka nagrać już Legend of Asun. No i planuję w sumie nagrać pierwsze 3 odcinki chyba. Na pewno 2, no bo wiecie. Żeby był na poniedziałek i na wtorek, bo jeszcze w poniedziałek też będziemy świętować. Także no. Mamy Xardasa przed sobą. Zobaczmy, co on ma do powiedzenia. Nie mamy wiele czasu, więc słuchaj uważnie. Jak się tu? Śniący jest już blisko. Wykorzystałem całą swoją moc, żeby się tu dostać. Przetłumaczyłem starożytne przepowiednie orków i odkryłem, o co chodzi z 5 sercami. 5 serc należących do kapłanów, których pokonałeś, złożono w 5 kapliczkach. Kapliczki można otworzyć, ale tylko starożytne sztylety kapłanów są w stanie je zniszczyć. Musisz przebić serca kapłanów 5 sztyletami. Tylko w ten sposób uda ci się wygnać śniącego z tego świata. Rozumiem. Śpiesz się. Przebudzenie demona odbędzie się już wkrótce. Szalony Korkalon i jego poplecznicy są już
zebrali się w krypcie śniącego. Przelałem już zbyt dużo krwi. Nie pozwolę, by ktoś mnie teraz powstrzymał. Śniący staje się potężniejszy z każdą minutą. Nie mogę. Co się z tobą dzieje? Ja muszę. No i Xardas poszedł w spanie. Przebudzenie śniącego. Zbliża się ostateczne rozstrzygnięcie. Jestem już bardzo blisko leża śniącego. Xardas pojawił się niespodziewanie, udzielając mi rad przez zbliżającą się walką. Tam powinien być przed. Muszę przebić serca 5 orkowych kapłanów 5 mieczami, które mam ze sobą. To jedyny sposób na pokonanie śniącego. Brzmi podejrzanie łatwo. Ano, masz rację. Ale my idziemy się najpierw podbustować, bo w obydwóch komnatach możemy znaleźć mikstury. No i co, moi drodzy, dzisiaj będzie finał. Podejrzewam, że ten odcinek będzie trwał może 20 parę minut, bo to nie zajmuje wcale dużo czasu. No i kurczę tak, no. W ogóle to mi światło wyłączyli. Mam nadzieję, że jakoś bardzo nie cierpicie, bo tutaj są te mumie, ale no. Tutaj nie ma za bardzo co oświetlać. Dlatego się tak tym za bardzo nie przejmuję. No i tak, i Legend of Asun wybraliście w ankiecie, będzie, myślę, że właśnie od poniedziałku od razu. No a jeżeli chodzi o tą recenzję, kurde, tej Odysei, cały czas mam gdzieś to tam z tyłu głowy, że wypadałoby nagrać z tego jakiś film, a niekoniecznie tylko wypowiadać się na karcie społeczność. Ale powiem wam, że ostatnio kompletnie nie mam głowy do tego, bo dosłownie teraz byłam po tych praktykach. Ten tydzień mi tak zleciał, że ja nie wiem w ogóle na czym, bo nie robiłam kompletnie nic. Ogólnie no to sobie odpoczywałam tam gdzieś poniedziałek, czy tam w jakiś weekend, ale no dzisiaj jest u mnie czwartek, kiedy to nagrywam. Jutro, kurczę, już o 15 będziemy w hotelu. Więc tak naprawdę za dużo czasu w ciągu dnia nie będę miała, dlatego też nagrywam ten odcinek w czwartek dla was na sobotę. No i kurde, i tak mi właśnie leci. Ja miałam inny plan trochę na to. Trochę się na to nie wzięłam, bo się źle czułam. Nie wzięłam się za to, bo się źle czułam. I cóż. I tak wszystko mnie trochę przytłacza, bo mam burdel w domu. Nieposprzątane jest nigdzie. Bo kurczę, albo nie było okazji, albo nie miałam siły, albo coś tam. I jest to strasznie przytłaczające, jak jeszcze mi zostaje jakaś taka rzecz na YouTubie do nagrania, która wymaga ode mnie myślenia, to jest ciężko, powiem wam. Nie jest to dla mnie, więc chyba po prostu zrezygnuję z tej recenzji. Co prawda miałam plan, żeby wam pokazać to, czego wam nie pokazałam na serii, a było parę takich rzeczy, między innymi latanie na smoku. Wypadałoby, ale z drugiej strony nie wiem, czy chcę do tej modyfikacji wracać nawet na tą chwilę. Nie, żeby mi się nie podobała, bo wiecie, że mi się podobała. Zróbmy taki stały zapis. No ale kurde, no. Dobra, to są nasze statystyki, moi drodzy. Mamy 80 punktów nauki, błagam, nie patrzcie na te punkty. Powinnam to wydać, ale nie wydałam tego. Pijemy mikstury. Bonus do zręczności. Bonus do życia, bardzo dużo wyciągów, wszystkiego. Powiem tak, przyda nam się to. I tak, no i tak to kurde leci, nie? Goticzek zleciał, cała seria. Nie była długa, tak naprawdę właśnie tak na miesiąc. Taka troszeczkę odskocznia. Takie odmurzczenie, bo wiecie, podstawowy goticzek, no to taki odmurzczacz. Bym powiedziała. Raczej. A potem Legend of Asun. No podejrzewam, że zajmie nam dużo czasu. Często się mnie pytacie w trakcie trwania jakiejś serii. Takie mamy statystyki w ogóle. W trakcie trwania jakiejś serii, co planuję potem na przykład nagrywać. A ja niestety nie funkcjonuję tak, żeby podawać wam odpowiedzi. Wiecie, jakby ja nie mam planu na to, co będzie kolejne. Bo jednak zawsze staram się robić jakąś ankietę, bo chcę jednak, żeby te serie były zgodne z waszymi oczekiwaniami. Tak jakby wiecie, moje oczekiwania plus wasze oczekiwania. To zawsze ma prawo bytu
wyjść, coś takiego. Więc ja jako twórca po prostu to wykorzystuję. Ale prawdopodobnie ogólnie bardzo mi zależy na klasztorze. Bardzo mi zależy. Więc myślę, że klasztor będzie kolejny. W sumie fajnie, bo to będzie taka kryminalna seria akurat na zimę. Podejrzewam. Tak więc, no kurczę. Wydaje mi się, że Legend of Asun może nam zająć podobną ilość czasu jak Gothic 3. Takie mam wrażenie, ale nie wiem, co o tym sądzicie. No ale tak mi się wydaje, że coś takiego. Bo jak tak patrzyłam po seriach innych osób, co prawda Robin Skateboard nie skończył, ale tak był w połowie, to był trzeci rozdział, no to miał filmów tam 40 chyba. Ktoś tam też streamował, nagrywał, to miał filmów z 80 właśnie, czy coś takiego. Tylko, że takich trochę krótszych, a ja jednak robię dłuższe odcinki, prawie godzinne. Szczególnie właśnie z takich gigantów. Chociaż teraz z Gothica 1 mi to zostało, więc zrobiliśmy tych odcinków. Takie dłuższe były te filmy. Bo tak, no, z przyzwyczajenia, z tej Odysei, bo jednak Odyseję nagrywałam pół roku, więc przyzwyczajnie mam kupę z tego moda. No, ale dobra, no to by było na tyle mojego gadania, bo teraz trzeba będzie się skupić na walce. A, jeszcze te ciecie tutaj, dobra. Dobra, to zanim tam podejdę na dół, to jeszcze ci goście. Warto się ich pozbyć teraz, bo potem będą mi sprawiać problemy. A i tak będziemy mieli wystarczająco dużo problemów za moment. Na przykład z korkalomem i nie tylko. Więc zróbmy tak, zróbmy zapis stały i możemy lecieć. Już mamy. Mendę tam. Nareszcie znów się spotykamy. Mój pan uprzedził mnie o twoim przybyciu. On potrafi wyczuć, że jesteś w pobliżu. Wkrótce znajdę się bliżej niego, niż mógłby sobie tego życzyć. Nie pozwolimy, byś pokrzyżował nasze plany. Świat doświadczy wkrótce przebudzenia wielkiego odkupiciela i nikt nie jest w stanie temu zapobiec. Wszyscy niewierni zapłacą słoną cenę, a ty będziesz miał zaszczyt być pierwszym z nich. Śniący, zbudź się! Dobra, teraz robimy trochę w tył zwrot, bo on ma pirokinezę. I jak on mnie dorwie tą pirokinezą, to mi się odechce żyć. Podlas tutaj, czy tak? A, tu mi to robisz. O Boże. Najlepiej to go wubić. Bo najłatwiej jest go trafić z tego ciosu do przodu. Niestety trochę mi zjedzie życia. Ale my też mamy kryta, więc powinno być zaraz dobrze. Jeszcze jeden cios i będzie git. Dobra, Kaloma ubiliśmy. Jeszcze jego sugusi tu zaraz przylezą. Miecz nadzorcy. Nie miał nic przy sobie wielkiego. Dobra, zapraszam panów. Bo oni też potrafią swoje bić, dlatego jeszcze śniący będzie nas tutaj ciskał. Ale się teleportował do mnie, masakra. Najlepiej się tutaj właśnie zasłonić, bo jak śniący zacznie do nas strzelać, to nie będzie dobrze. A ja zaraz zginę. No i F9. Dobra, weźmiemy ich tutaj do siebie. Idą? Już miałam powiedzieć, że się zbagowali się, dobra. Jak nie przestaniesz tym wymachiwać,
ktoś się w końcu rozzłości. Nie wiem, czy zdążymy. Gin. Dobra, ja spadam, bo się trzeba podleczyć. Czego mam takie zwolnienie czasu nagle dziwne? What the fuck? Nie mam pojęcia, co się dzieje i dlaczego w ogóle. Przecież nie mam włączonych cheatów ani nic takiego na 1000%. Nie no, nie mam. Zróbmy F9. Czego jestem taka spowolniona? Ktoś mi to wytłumaczy? Ja pierdzielę, o co chodzi? Ej, no pierwszy raz mi się to w życiu zdarzyło. Przecież nie mamy żadnych cheatów załączonych ani nic. Niedobrze, bo będzie ciężko tak to robić. No ale jak trzeba. Jak trzeba, to tak to zrobimy. On też jest spowolniony. Najlepiej będzie odbiec trochę, żeby tego demona wziąć ze sobą. Ogółem coś się zbagowało, bo oni też za mną nie idą. A, demon nam zrobił robotę. Może być. Dzień dobry. Oni mnie nie atakują. Śniący ma robotę. Nie mamy demona. No i śniącego. Widzę, że się odpalił. Ale czemu ja mam takie spowolnienie? To jest dziwne bardzo. Spierdzielamy tutaj za tą. Może to jest właśnie spowodowane tymi. Nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane. Pierwszy raz w życiu mi się to zdarzyło, więc zaraz odpalę miksturę prędkości, żeby tego nie było. Ale Baguette Game dzisiaj. O co chodzi? Widzę, że Bezi ma problemy ze sobą jakieś. Nie wiem. Zrobimy wszystko, żeby tego nie było. Poczekamy może, aż śniący sobie tym ciśnie. No, wypluj to. Superowo. Bierzemy kolejnego demona. Tylko ja muszę stąd spierdzielić, bo to będzie dramat. Nie wiem, co się stało. W ogóle nie mogę lewo-prawo bić? Nie no, mogę, ale to jest strasznie wolne. Masa... Ja nie wiem, o co chodzi teraz. Nie wiem, nie mnie to oceniać. Przejdziemy tak grę. Ale dziwne. Dobra, moi drodzy, no jakby... Kurde, co ja mogę powiedzieć? Ostatnie serduszko i kończymy gierkę. A dlaczego Bezi jest taki wolny, to ja tego nie wiem. Skąd to spowolnienie się wzięło? Coś się zbagowało, bo oni też mnie nie atakują. Czytanie gry nic nie dało, a ja nie będę specjalnie jej włączać ponownie. Nie wiem, czy zdążymy, ale chyba zdążymy.
Po powrocie śniącego do jego piekielnego wymiaru znów ujrzałem światło dzienne. Magiczna bariera runęła, ale moja przygoda miała się dopiero zacząć. Super, moi drodzy, udało nam się zakończyć Gothica 1. Bardzo się cieszę. Wiem, że nie była to zbyt ciekawa seria, chociaż zależy, bo taki waniliowy Gothic jest też dobry. Wiem, że niektórzy z Was oczekiwali jakiegoś dodatku typu edycji rozszerzonej, ponownie Mrocznych Tajemnic, chociaż Mroczne Tajemnice są. Ale tak, zrobimy kiedyś edycję rozszerzoną, na pewno, ale myślę, że może w przyszłym roku, może za 2 lata. No bo wiecie, teraz bez sensu jest zrobić edycję rozszerzoną, która jest rozszerzeniem jedynki, ale jednak mamy powtórkę tej całej fabuły, czyli tych 16 odcinków. No jednak jest ta powtórka, no nie? Bo edycja rozszerzona chyba aż tak bardzo nie wpływa na wydarzenia jak na przykład Mroczne Tajemnice. Dlatego no nie będę tego na razie nagrywać. Wybraliście w ankiecie Legend of Asun, już o tym mówiłam. Myślę, że ruszymy od poniedziałku, czyli od 29 lipca. Zastanawiałam się bardzo nad tą Odyseją, nad tą recenzją, ale wydaje mi się, że po prostu napiszę Wam posta na karcie społeczność. Kto będzie zaciekawiony, to sobie posta przeczyta. I tyle, bo szczerze mówiąc, akurat teraz nie mam za bardzo na to czasu, a jednak stworzenie takiego filmu w formie recenzji to wymaga dosyć dużo ode mnie. Plus ja się trochę odzwyczaiłam od robienia recenzji, bo kiedyś robiłam recenzje filmowe, już ich nie robię. Chociaż kto wie, może do tego wrócę, bo za niedługo, w sumie, wczoraj, jakby dla Was wczoraj, czyli w piątek, wyszedł Deadpool 3, Deadpool and Wolverine, także ja lecę do kina, ale dopiero w sierpniu ze znajomymi. Także może jakaś recenzja się pojawi, bo w tym roku sporo recenzji będzie, znaczy recenzji filmów wychodzi fajnych, które mnie interesują. Także kto wie, to taki mały smaczek ogólnie z tego, co lubię poza nagrywaniem Gothica. I co? No nie będę już przedłużać. Cieszę się, że śledziliście tę serię. Pierwszy odcinek bardzo ładnie się przyjął, kolejne, no tak raczej standardowo bym powiedziała. Ale ogółem jestem zadowolona. Zadowolona jestem, że mamy całą trylogię świeżą na kanale. Z wyjątkiem Nocy Kruka. Myślę, że też Noc Kruka się pojawi może w przyszłym roku, może za 2 lata. Może za 3, bo ja tak... Nocy Kruka nie za bardzo. Oj, nie za bardzo. Ale zobaczymy. Fajnie by było mieć. I co? I to tyle ode mnie na tą serię. Dziękuję Wam serdecznie za śledzenie serii. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zachęcam Was do Legend of Asun. I to tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.